Domowe leczenie tlenem, w skrócie DLT, jest to świadczenie medyczne, które polega na dostarczeniu pacjentowi tlenu przy pomocy urządzenia zwanego koncentratorem tlenu. Jest to urządzenie elektryczne, które zagęszcza tlen z powietrza. Koncentrator tlenu nie jest respiratorem i nie zastępuje oddechu pacjenta. DLT jest to rodzaj tzw. terapii biernej, kiedy pacjent oddycha samodzielnie powietrzem o zwiększonej zawartości tlenu. A tlen podawany jest do pacjenta przy użyciu cewnika nosowego, tzw. wąsów tlenowych. To świadczenie jest przeznaczone dla pacjentów, którzy potrafią oddychać samodzielnie w sposób efektywny, natomiast wymagają przewlekłej tlenoterapii i najczęściej stosowane jest u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Świadczenie to jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warunkiem włączenia pacjenta do bezpłatnego programu jest spełnienie określonych kryteriów terapeutycznych. Pacjent zakwalifikowany przez lekarza pulmonologa otrzymuje bezpłatnie koncentrator tlenu oraz przewody tlenowe. Po przeszkoleniu pacjent korzysta już z koncentratora tlenu samodzielnie w domu. Raz na 3 miesiące pielęgniarka z ośrodka domowej terapii tlenem odwiedza pacjenta i kontroluje stan urządzenia. Co ważne, pacjentom w ramach tego świadczenia nie przysługuje opieka lekarska i fizjoterapeutyczna. Wentylacja mechaniczna w warunkach domowych jest to rodzaj opieki długoterminowej nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością oddechową. Do takiej przewlekłej niewydolności oddechowej dochodzi w przebiegu różnego rodzaju chorób. Mogą to być choroby miąższu płuc, urazy rdzenia kręgowego, bądź choroby z grupy tzw. chorób nerwowo-mięśniowych, które przebiegają z zanikiem mięśni, w tym zanikiem głównych mięśni oddechowych, jakim są przepona i mięśnie międzyżebrowe. Jest to forma terapii czynnej, gdy pacjent nie potrafi częściowo podjąć samodzielnie oddechu lub nie potrafi całkowicie oddychać samodzielnie. Wówczas mieszanina oddechowa podawana jest do pacjenta przez respirator. Jest to urządzenie, które zastępuje lub wspomaga niewydolny oddech chorego. Rolą respiratora jest poprawa oddechu, zmniejszenie zmęczenia mięśni oddechowych, efektywne usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych, zmniejszenie objawów przewlekłego zmęczenia, zaburzeń koncentracji oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia infekcji płucnych. Do opieki w ramach tego świadczenia pacjent może zostać zakwalifikowany wyłącznie w warunkach szpitalnych przez uprawnionego lekarza, spełniając określone kryteria. Jest to świadczenie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z tym pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z terapią. Obowiązkiem poradni wentylacji domowej jest zapewnienie pacjentowi niezbędnego sprzętu medycznego, sprzętu jednorazowego w celu prowadzenia terapii oddechowej oraz zapewnienie okresowych wizyt lekarza, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty. W ramach tego świadczenia pacjenci oprócz respiratora korzystają często z koncentratora tlenu, jeśli wymagają dodatkowej suplementacji tlenem. Jest to forma leczenia, która znacząco poprawia komfort życia pacjenta i niejednokrotnie umożliwia prowadzenie aktywnego trybu życia.